właśnie tak, tą maseczką, którą Wam pokazywałam ostatnio. Witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale Jagnatown. Zaczynamy. Co się dzisiaj wydarzy? Jeszcze nie wiem. Wszystko przed nami. Kolejny vlog. Zapraszam Was dzisiaj na walentynki, bo właśnie obchodzimy walentynki i z tej okazji pomyślałam, że trzeba by coś upiec. Ostatnio wyszedł mi super ten mój sernik, więc dzisiaj Wam pokażę krok po kroku, jak ja go robię. Jest mega szybki i na taką okazję, że już teraz coś jest potrzebne, a załóżmy, nie ma szans iść do sklepu. Tak jak u nas już jest za późno, żeby jechać do polskiego sklepu, bo tam pewnie już żadnych ciast nie ma, więc pokażę Wam krok po kroku, jak taki sernik walentynkowy, tak go mogę nazwać, upiec. Pierwsze prezenty już za nami. Łucja dostała od Arka bukiet róż oraz cukiery, bo walentynki to święto wszelkiej miłości, my tak przynajmniej uważamy. I pokażę Wam, co jeszcze od nas Łucja dostała ciekawego. To jest mini pozytywka wpisem w środku, ale nie będę Wam tego wpisu pokazywać, bo to jest prywatne, ale Wam tylko mogę pokazać, zaraz muszę chwycić drugą ręką, że gra i to bardzo ładnie gra. Jest taka malutka, zobaczcie, to jest moja dłoń, to ona jest taka maluteńka. Myślę, że to jest super pomysł na walentynki, zamiast kartki na przykład. A dla mnie mój romantyczny mąż sprezentował mi piękny bukiet róż, jak widzicie również. I bourbon, bo on wie, że ja lubię bourbon, ale zobaczcie na ten bourbon, 45%. Chce mnie chyba wykończyć ten mój mąż. Dostałam jeszcze buteleczkę prosecco, który się chłodzi na wtorek, bo robię mini imprezkę. Ja Wam chciałam jeszcze pokazać, że kupiłam sobie dzisiaj taką dużą ramkę. Na razie tak wstępnie przykładam fotki, jakie w niej po prostu będą. Chciałam coś powiesić na ścianę. Trochę wspomnień wróciło z naszych podróży, małych i dużych, bo jak wiecie, dalej jest lockdown w Wielkiej Brytanii, dalej nie możemy się przemieszczać poza miasto. No ale tak jak mówię, powkładałam tutaj trochę fotografii z różnych miejsc, z różnych krajów, więc tak będzie na ścianie, nam trochę przypominało, że te podróże fajne za nami, ale jeszcze fajniejsze przed nami. Także tak to wygląda. Taka ramka u nas niedroga, chyba 15 funtów tylko, a będzie fajnie wyglądało na ścianie, bo ona jest dosyć spora, jak widać. Dobra, ja tu gadu Wam nawijam, jak widzicie już mam fartuszek założony. Idziemy robić ten sernik w końcu, bo to jest główny temat dzisiejszego vloga. Już Wam powiem, co jest potrzebne i w jakich ilościach. A więc tak, dzisiaj w troszkę innym spojrzeniu na kuchnię, bo zawsze mam z tamtego boku, dzisiaj z tego, niech będzie tak, bo jest, dzięki temu jest troszkę jaśniej. A więc tak, po pierwsze potrzebujemy formę natłuszczoną, włożoną papierem do pieczenia. Prosta sprawa. Sobie tutaj tylko włączę suszarkę, żeby mi nie przeszkadzało. Jajka nam są potrzebne. 6 jajek, najlepiej je rozbić. Białko osobno, żółtka osobno. 250 g masła, ja to sobie przykroiłam na połówkę, bo musimy je, to masło roztopić, żeby było po prostu miękkie, żeby łatwiej było je do ciasta dodawać. Kilogram twarogu na sernik, najzwyklejszego, takiego jak widzicie tutaj z polskiego sklepu, bo taki jest najlepszy. Nie chcę się kupować zwykłego i mielić, bo po co sobie robić dodatkową pracę, jak można użyć taki. Jeden cukier waniliowy. Też z polskiego sklepu, bo akurat byliśmy na zakupach. Dobrze, następnie potrzebujemy 150 ml śmietanki. Tutaj jest single cream. 36 w Polsce pewnie będzie ok. Szklankę cukru pudru. Oraz 4-5 łyżek mąki ziemniaczanej. Gdzie ją mam? Tutaj.
4-5 łyżek mąki ziemniaczanej i zaczynamy zabawę. Czyli jeszcze raz, na szybko. Mąka ziemniaczana, śmietana, jajka, osobno żółtka, osobno białko, ser z polskiego sklepu, normalny sernikowy, cukier waniliowy, roztopione masło, cukier puder. Oj, na polewę potrzebujemy, ja akurat mam takie chipsy czekoladowe, które roztopię i połączę z łyżką śmietany. To będzie cała polewa, nic innego nie będę dodawać. Czyli zobaczcie, jakie proste składniki, które zapewne każdy z Was ma. No może z wyjątkiem tego sera, ale to możecie dokupić w każdym sklepie. Dobrze, zaczynamy. Zaczynamy od ubicia białek na sztywno. I białka będziemy ubijać z odrobiną soli. Wygląda, że jest ubite i teraz muszę sobie po prostu przełożyć do innej miski. Sprawdzimy. Ubite, bo nie wypadło. Także muszę przełożyć do innej miski, ponieważ jedynym minusem mojego miksera jest to, że nie ma drugiej zapasowej miski, a ta będzie mi potrzebna w następnych czynnościach. Kolejny krok, ubijamy masło, sobie tutaj wlewam masło, z żółtkami tutaj mają wpaść, tak jest, oraz cukrem pudrem i tutaj mi leci cukier puder. Żółtek, to wszystko trzeba zużyć, żeby się nic nie zmarnowało. Dobrze, zamykamy i ubijamy. Dobrze, ubite. Po czym poznać, że ubite, to Wam pokażę, bo ta cała masa tak zbielała, żółtka zbielały. Także wtedy wiecie, że na pewno są dobrze ubite żółtka z cukrem, tak dla Waszej wiedzy. I teraz dodajemy ser i będziemy mieszać znowu, tylko że już na mniejszych obrotach, nie na tak wysokich jak do tej pory. Cały ser z wiaderka, muszę go tutaj przełożyć, ale on jest w ogóle taki smaczny. Ja ten ser nawet lubię sam jeść, wiecie, on jest taki pyszny. Cały ser i niech się dalej miesza. W zasadzie wszystko za nas robi mikser, kto nie ma miksera, musi ręcznie. Będzie musiał się tutaj napracować, bo to wszystko musi być dobrze ubite. Jajka muszą być dobrze ubite, białka muszą być dobrze ubite, bo to jest sekret dobrego, puszystego, smacznego sernika. Dobrze, puste, puste. No i teraz zamykamy i na mniejszych obrotach kręcimy. Krok następny, bo to jest ekspresowy sernik, dodajemy śmietanę. Oraz cukier waniliowy. I kręcimy. I na końcu dosypujemy naszą mąkę ziemniaczaną. Ja sobie tutaj paluchem pomogę, żeby mi się wszystko sypało. I już jest ostatnie mieszanie mikserem. Wszystko nam się pięknie wymieszało. Nie wiem, czy to widać. Ja Wam tu tak próbuję może szpatułą, że to ta masa jest niesamowicie puszysta. I to właśnie o to chodzi w serniku, żeby ona była taka jedwabna i puszysta. Dobra, teraz muszę wyjąć tą misę, bo będziemy mieszali wszystko z wcześniej ubitymi białkami, ale tu już robimy ręcznie, bo to trzeba zrobić delikatnie. Tak jak mówiłam, dodajemy teraz nasze białka i delikatnie mieszamy, bo z białkami trzeba obchodzić się delikatnie, żeby się cała masa fajnie wymieszała
I to w zasadzie już koniec przygotowywania naszego ciasta. Teraz tylko nagrzewamy piekarnik na 170 stopni. I do tak nagrzanego piekarnika na godzinę wrzucimy nasz najlepszy sernik pod słońcem. Wam jeszcze pokażę dokładnie, że konsystencja finalnie wygląda tak. Nie ma ani jednej grudki, jest aksamitny i słychać, jak w nim powietrze pracuje. O, widzicie, takie bańki jak pękają, to jest właśnie to, co my potrzebujemy mieć w tej masie. Przekładamy do formy i do pieca. Widzicie, wyszedł pełny, on urośnie podczas pieczenia, ale również potem opadnie, więc musicie to wziąć pod uwagę, że jak wyrośnie wielki, to on potem podczas studzenia nam opadnie. Co ja zawsze robię? Dwa razy jeszcze tak, żeby całe powietrze wypadło. Dobrze, i idziemy do pieca na godzinę 170 stopni. Dobrze, sernik się upiekł, ale wiecie co, eksplodował mi, bo bardzo duży, widzicie? W przyszłość muszę większą formę, wtedy mi tak się nie stało, ale kawałek mi odpadł, to nic, wszystko jest pod kontrolą, on teraz będzie opadał, on opadnie i tak się zasie z powrotem, mam taką nadzieję. Zresztą pokażę Wam. I teraz tak, wyłączamy i zostawiamy w piekarniku. Za 10 minut otwieramy piekarnik lekko. Najpierw na tyle, potem na tyle, potem na tyle. On ma po prostu bardzo powoli stygnąć, żeby tak właśnie się kurczył. Jakoś tam zobaczcie. Widzicie, on już sobie poleciutku, poleciutko opada. Tak jak mówiłam, nie będzie śladu, tylko ten kawałek będzie taki, bo zjadłam to, co tu odpadło. Pyszne jest. Także niech sobie dalej, niech się zasysa, o, w ten sposób. A potem zrobimy polewę. Jakieś 20-30 minut później wygląda to w ten sposób. Tak jak mówiłam, on tak się zassał. To wszystko potem będzie polane ładnie polewą, więc nie będzie tego za bardzo widać. Ale powiem Wam, że ja już próbowałam kawałek, jest no rekord świata. Także czekamy dalej, aż całkowicie ostygnie. No i zrobimy polewę. Polewa, mieszamy czekoladę. Ja tu mam akurat ciemne chipsy z dwoma łyżkami śmietany. Rozpuszczamy, ja akurat rozpuściłam w mikrofalówce i możemy polewać nasze ciasto. Odwróciłam górą do dołu, dołem do góry i teraz będę polewała, ponieważ stwierdziłam, że będzie to efektownie wyglądało, że tych pęknięć nie będzie. Ciepły, bo ja lubię, jak sernik jest taki zimniuteńki. Pięknie wyszedł, jak widać. Ślicznie wygląda. Pachnie jeszcze lepiej. Mamy duży mróz, w kuchni będzie zimno w nocy, więc on mi stężyje, nawet nie będę musiała go dawać do lodówki. Dziękuję Wam za oglądanie tego vloga. Mam nadzieję, że spróbujecie zrobić również ten sernik, bo jest rewelacyjny, zapewniam Was. A ja Wam życzę wesołych, szczęśliwych walentynek oraz do zobaczenia w kolejnym vlogu. Zobaczcie jeszcze na koniec, wstałam z samego rana, żeby Wam pokazać, jak ten sernik zastygł, jaką on ma strukturę serowo-serusiową. Jest po prostu najlepszy i tak jak mówię, pięknie się zaspepił, pięknie opadł. Jemy, słuchajcie!